Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, nie wiem, czy oglądaliście taki film Przełęcz Ocalonych. Niestety tutaj zdradzę troszeczkę fabułę. Ci, którzy nie oglądali, może będą troszeczkę zawiedzeni, ale mimo to zachęcam również do obejrzenia tego filmu. Akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej. Stany Zjednoczone prowadzą wojnę z Japonią. Główny bohater tego filmu, Desmond, podejmuje decyzję wstąpienia do wojska. W trakcie szkolenia wojskowego okazuje się, że Desmond znakomicie daje sobie radę z wymagającymi ćwiczeniami fizycznymi, ale przez swoich kolegów jest traktowany jak dziwak, ponieważ odmawia ćwiczeń z bronią palną, bo jest mocno przekonany, że za wszelką cenę nie wolno nikogo zabijać. Dowódcy nie są w stanie zmienić jego zdania. On natomiast postanawia, że uczestnicząc w walkach nie będzie zabijał, lecz będzie ratował innych jako sanitariusz. W końcu razem ze swoimi kolegami trafia w sam środek wojennej zawieruchy. Bierze udział w bitwie o Okinawę. Japońska armia okazuje się być silniejsza i walczy bardziej zaciekle. Oddziały amerykańskie ponoszą dotkliwe straty. Desmond natomiast postanawia ratować swoich rannych kolegów, którzy cierpiąc w osamotnieniu nie mają już żadnej nadziei na ratunek. Nie chce zostawić ich samych. Ryzykując życie, pomaga im, zabierając jednego po drugim w bezpieczne miejsce. Przenosi kolejnych amerykańskich żołnierzy na skraj zbocza, skąd następnie spuszcza ich na dół do odbierających ich kolegów z batalionu. Dzięki niezwykłej odwadze i poświęceniu wydostaje z ognia walki ponad 70 rannych żołnierzy. Desmond w ten sposób staje się bohaterem amerykańskiej armii, który nie zostawił swoich kompanów będących w wielkim osamotnieniu i w trudnej sytuacji. Nie tylko wojna rodzi w człowieku poczucie osamotnienia i opuszczenia. Dzisiaj także mamy wiele form ludzkiej samotności. Można mieć setki znajomych na Facebooku, można mieć wokół siebie wielu ludzi, wielu znajomych, a jednak nadal można czuć się bardzo samotnym. Dzisiejsza Ewangelia bardzo nas pragnie pocieszyć. Pan Jezus mówi do nas: nie zostawię was sierotami. Słowo sierota jest bardzo często używane w Biblii w kontekście metaforycznym, aby opisać ludzi, którzy czują się samotni lub opuszczeni. Sierota to człowiek, który czuje się opuszczony przez wszystkich, nawet przez samego Pana Boga. Takie trudne doświadczenie opuszczenia przez Pana Boga było z pewnością udziałem tych, którzy cierpieli w obozach koncentracyjnych. Papież Benedykt XVI
Będąc w obozie zagłady w Auschwitz 28 maja 2006 roku, wypowiedział tam następujące słowa. Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu. Ciągle powraca jedno. Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten triumf zła? Przychodzą na myśl słowa psalmu 44, zawierające skargę cierpiącego Izraela. Starłeś nas na proch w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem. Lecz to z Twego powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się. Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się. Nie odrzucaj nas na zawsze. Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o nędzy i ucisku naszym. Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość. Ten krzyk trwogi cierpiącego Izraela, który wzywa Boga w godzinie ogromnej udręki, jest równocześnie wołaniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w historii, wczoraj, dziś i jutro, płacą cierpieniem za umiłowanie Boga, prawdy i dobra. A jest ich wielu, również dziś. Gdzie był Bóg? To pytanie przewija się wielokrotnie w historii ludzkości. To pytanie przewija się również w historii życia każdego z nas. Odpowiedź nie jest łatwa, a może raczej trudno jest nam ją przyjąć, bo nasza chrześcijańska wiara głosi, że sam Bóg wstąpił do piekła ludzkiego cierpienia i cierpi razem z nami. To wstąpienie do piekła ludzkiego cierpienia dokonało się na krzyżu i wielokrotnie się powtarza. Jezus wstępuje do piekła mojego i Twojego cierpienia i przypomina: nie zostawię Was sierotami, to znaczy nie zostawię Was w Waszym osamotnieniu, bo przecież sam na krzyżu doświadczyłem osamotnienia i opuszczenia przez wszystkich i bardzo dobrze wiem, co to znaczy. Wisząc na krzyżu, Pan Jezus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Są to słowa psalmu 22, które są bardzo trudną i dramatyczną modlitwą. Arcybiskup Fulton Sheen skomentował te słowa Pana Jezusa z krzyża w swojej książce Życie Jezusa Chrystusa. Człowiek odrzucił Boga, odwrócił się od Niego, a Pan Jezus chciał poczuć to odrzucenie. Ten okrzyk zawierał wszystkie uczucia ludzkiego serca, które wyrażają tęsknotę za Bogiem. Ten okrzyk wyrażał samotność i poczucie braku miłości, a istnienie bez miłości to dla człowieka piekło. Była to zatem chwila w życiu Jezusa, gdy sam w imieniu grzeszników stanął na krawędzi piekła. Był to okrzyk opuszczenia, ale nie był to okrzyk rozpaczy. On doświadczył tego wszystkiego w tamtym momencie, dlatego jest tak bliski każdemu z nas. Gdzie był Bóg, gdy tak wielu ludzi cierpiało w Oświęcimiu? Gdzie jest Bóg, gdy dzisiaj odczuwamy samotność i opuszczenie? Bóg jest wtedy przy człowieku, nie zostawia go sierotą. Zdaniem księdza Józefa Tischnera, Bóg pojawił się w Auschwitz przynajmniej raz, a to właśnie wtedy, gdy ojciec Kolbe oddał życie za współwięźnia. Bóg współcierpi z człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa. Co więcej, posyła nam również Parakleta, Ducha Prawdy, Pocieszyciela, Ducha Świętego, który nas broni. W języku greckim Duch Święty określany jest mianem Parakletos, co oznacza wezwany obok. Możemy pomyśleć o sytuacjach, w których może liczymy na kogoś, kto będzie obok, kto nam pomoże, kto udzieli wsparcia. W małżeństwie może liczymy na współmałżonka. Dzieci z pewnością liczą na swoich rodziców,
którzy są zawsze obok. Przełożeni liczą na współpracowników. Można byłoby tutaj jeszcze wiele innych przykładów wymienić. Funkcja parakleta polega na pomocy w potrzebie. Stąd to słowo przetłumaczono na łacinę jako adwokat. I bardzo dobrze to słowo z pewnością znamy. Bo adwokat to ktoś, kto broni czyjejś sprawy. Kto broni honoru, kto broni prawa. Parakletem zatem jest ktoś, kogo wzywa się w chwilach zwątpienia, w chwilach kryzysu, próby, problemów, depresji. Jest to ktoś, kto umie pocieszyć i udzielić wsparcia. Paraklet jest zatem bliskim przyjacielem, który może być również lekarstwem na wiele trudności i pogmatwanych problemów życia. Moi drodzy, prośmy zatem dzisiaj o dar Ducha Świętego Pocieszyciela, który jest naszym adwokatem, który nas broni, który także umocni nas w doświadczeniach osamotnienia i opuszczenia przez wszystkich. Amen.